Piątek, 29 września, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Kolejne zabytkowe obiekty w województwie śląskim zostaną odnowione. Zakończyła się druga edycja rządowego programu odbudowy zabytków. Finansowe wsparcie otrzymały m.in. dwie charakterystyczne wieże w Katowicach. Dlatego z jednej z nich przez dłuższy czas nie będzie można podziwiać panoramy miasta. Łukasz Kądziołka. Od wielu miesięcy wieża szybu Warszawa 2 jest niedostępna dla zwiedzających. Muzeum Śląskie zamknęło punkt widokowy, ponieważ wykryto problemy ze stabilnością nitów w części terasowej przy platformie. Prace będą obejmowały kompleksową konserwację, czyli czyszczenie, uzupełnianie ubytków, naprawa, później po zakończeniu malowanie całej wieży. Teraz się to zmieni, bo muzeum dostało dofinansowanie na przeprowadzenie renowacji wieży będącej pozostałością po kopalni Katowice. To będzie duża inwestycja. Zabytkowa część konstrukcyjna, ona no niestety na etapie budowy nowej siedziby nie była remontowana. W związku z tym no, ostatni remont, jaki był na tej części konstrukcyjnej, tej starej, stuletniej wieży, to był w 2006 roku. Ponownie widok z mierzącej prawie 50 metrów wieży będzie można oglądać za około rok. Tak wyglądają Katowice z innego wysokiego punktu, czyli wieży spadochronowej w Parku Kościuszki. Wchodzić tu nie można, ale 35-metrowa stalowa konstrukcja wybudowana w 1937 roku jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na mapie Katowic i też zostanie wyremontowana. Obiekt ten wymaga prac konserwatorskich. Chodzi przede wszystkim o wyczyszczenie tej konstrukcji wieży, zweryfikowanie, czy gdzieś nie wymaga ona uzupełnienia, pomalowanie i tym samym zabezpieczenie na nowo specjalnymi preparatami na kolejne lata, tak abyśmy nie mieli do czynienia z degradacją tego obiektu, bo tak jak wspominam, jest to rzeczywiście ważne miejsce, jeśli chodzi o historię Katowic. Na remont wieży Katowice otrzymały dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z tego samego rządowego programu odbudowy zabytków. Niedaleko, bo zaledwie kilkaset metrów dalej, znajduje się kolejny obiekt, który zostanie odnowiony. To kościół z XVI wieku, który powstał w Syrynii w powiecie wodzisławskim, gdy jeszcze Katowice nie istniały. Teraz jest jednak ważnym zabytkiem. Polityka Grażyńskiego, ówczesnego wojewody, była taka, żeby pokazać ową prapolskość naszą, w związku z czym chciano tutaj urządzić skansen tych faktycznie polskich budynków, no bo polszczyzna przetrwała na wsiach, więc generalnie założenie było raczej ideologiczne. Na przeniesieniu kościoła do Katowic w 1938 roku się skończyło i skansen nie powstał. Jednak drewniany kościół wrósł już w krajobraz miasta. Teraz przejdzie kompleksowy remont i doczeka się instalacji systemu przeciwpożarowego oraz monitoringu. Na inwestycje miasto otrzymało 3,5 miliona złotych rządowego wsparcia. Ruda Śląska otwiera kolejny odcinek trasy NS, czyli drogi, która docelowo połączy drogową trasę średnicową z autostradą A4. Warta ponad 100 milionów złotych inwestycja, sfinansowana w większości z unijnej dotacji, zostanie już wkrótce udostępniona kierowcom. Przy całej trasie poprowadzone zostały ścieżki rowerowe i chodniki. Karolina Komada. Nie tylko kierowcy będą korzystać z nowego odcinka trasy NS w Rudzie Śląskiej. Fajnie się jeździ tą drogą tutaj, jest to dla rolkarzy na pewno też coś fajnego. Będą się ludzie cieszyć z tego, że to tutaj powstało. Skróci to po prostu też przejście między tymi dwoma ulicami, Bierzchowicką a 1 Maja. No, jedynym minusem jak to wszystko to jest ta wycinka drzew. Wycinka rzeczywiście była konieczna. Nowy odcinek trasy NS, która docelowo ma połączyć drogową trasę średnicową z autostradą A4, przebiega od ulicy Kokota w Bielszowicach do ulicy Bielszowickiej w Wirku. Inwestycja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 96 milionów złotych. Może nie duży kawałek, ale jednak kluczowy, jeżeli chodzi o węzeł komunikacyjny z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie układu drogowego, oświetlenia, bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne, i uruchamianie oczywiście kolejnych terenów gospodarczych, czyli czyste takie DNA rozwoju regionów. Dzięki lepszemu skomunikowaniu tereny poprzemysłowe wzdłuż trasy łatwiej znajdują nabywców, którzy już budują na nich swoje zakłady. Ma to wpłynąć na zmianę wizerunku miasta jako typowo górniczego. Tam są zatrudnieni ludzie, mamy nie tylko wpływy z podatku od nieruchomości, ale także z podatku od wynagrodzeń, więc jest to naprawdę ważne. Musimy tworzyć alternatywę w stosunku do przemysłu ciężkiego, czyli kopalń, które jak wiemy ograniczają swoją produkcję.
W ramach inwestycji powstał kilometr dwujezdniowej trasy głównej. Wybudowano też wiadukt nad ulicą Bielszowicką. Trasa NS ma obecnie około 4,5 km długości. W lipcu podpisana została umowa na wykonanie projektu odcinka biegnącego w kierunku północnym. Docelowo droga ma biec od Bytomia do Mikołowa. Kiedyś mieszkali tam robotnicy dawnej kopalni Johanna i huty Julia w Bobrku. Dziś familoki na granicy bytomskich Łagiewnik i Sząbierek oddawane są do użytku mieszkańców. Wkrótce w kolonii Zgorzelec będą mogły zamieszkać kolejne osoby, bo rewitalizacja zabytkowego osiedla dobiega końca. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Fatima Orlińska. Większość z tych budynków była w fatalnym stanie. To właśnie remont tych familoków był najtrudniejszym elementem dwóch programów rewitalizacji kolonii Zgorzelec. Pozostałe budynki już zamieszkały przeszły generalny remont z wymianą instalacji stolarki okiennej i drzwiowej. Łącznie to 24 kamienice. Poza walorem wizerunkowym, poza uratowaniem zabytków, bo mamy do czynienia tam nie tylko z remontem, ale w wielu budynkach to tak naprawdę odbudowa tych budynków, bo były one w stanie szczątkowym, tak należy powiedzieć, bo jeżeli mieliśmy budynki, w których były tylko dwie ściany i część dachu, no to nie można mówić tak naprawdę o budynku, a one zostały odtworzone zgodnie ze sztuką. Samo opracowanie koncepcji przebudowy zajęło około 2 lat. Ważny był również teren wokół zabytkowych budynków, stąd powstała infrastruktura, która ma sprzyjać funkcjonowaniu tam mieszkańców. Zagospodarowanie terenu całości, układ komunikacyjny, układ komunikacji drogowej, ciągi piesze, ciągi pieszojezdne, no te jakby strefy wypoczynku, placyk sportowy dla dzieciaków, place zabaw, oświetlenie uliczne, to wszystko, co de facto powinno być standardem na tego typu osiedlach. A niestety nie było tam realizowane nigdy tego tam historycznie, jakby no nie było. Choć ostatnie prace wciąż trwają, to efekty są już widoczne. Duże wrażenie robią nowa elewacja drzwi i okna, których wygląd został zachowany zgodnie z oryginalnym. Tego wymagał konserwator zabytków, który od początku ściśle nadzorował projekt. Powstałe w latach 1897-1901 budynki wymagały prostowania, wymiany stropów i jednak znaczenie miały również detale takie jak fuga wykończeniowa. Myśmy po prostu dokładali tylko wszelkich starań do tego, żeby te obiekty były również jak najbardziej fotogeniczne, ładne, piękne. Odtwarzaliśmy drzwi, mieliśmy różnego rodzaju żądania, które pewnie nie potaniły tego projektu, ale wydaje mi się, że efekt teraz jest taki, że warto było spróbować. Cała inwestycja kosztuje ponad 36 milionów złotych, z czego 30 milionów to dofinansowanie unijne. W 13 budynkach powstaje w sumie 40 lokali, które zostaną przeznaczone na mieszkania komunalne. W pierwszej kolejności otrzymają je ci lokatorzy, którzy mieszkali w budynkach, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu. Chociaż jej budowa rozpoczęła się już jakiś czas temu, to dopiero dzisiaj oficjalnie został wmurowany kamień węgielny pod ostatnią, czwartą trybunę na Stadionie Miejskim w Zabrzu. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. Czwarta trybuna ma pomieścić około 8 tysięcy widzów, a na całym stadionie zmieści się wtedy około 32 tysięcy osób. Fatima Orlińska. Czwarta trybuna Areny Zabrze nabiera kształtów. To inwestycja domykająca stadion Górnika Zabrze. Dziś w powstałych już fundamentach złożono kamień węgielny. Wielu nie wierzyło, że ten stadion powstanie. Jak już powstała ta część zasadnicza, czy czwarte stadionu, jakby nie jeden określił, wielu nie wierzyło, że dokończymy. A to wszystko się powoli spina, to wszystko się dopełnia dzięki pracy ogromu ludzi. Na budowie czwartej trybuny wykonano już wszystkie prace ziemne. Położona została większość płyt fundamentowych, zbudowane są też ściany piwnic. Dziś wylano również pierwsze stropy nad piwnicami, a wkrótce postawione zostaną słupy. Myślę, że pod koniec roku będziemy zaczynać montować konstrukcję trybun. Jesteśmy w harmonogramie, a nawet udało nam się trochę przyspieszyć. Mam nadzieję, że skończymy to szybciej, niech zima nam pozwoli, będą warunki odpowiednie, to przed tym harmonogramowym terminem, który mamy bodajże 19 czerwca na zakończenie tych robót. Dzięki rozbudowie stadionu jego pojemność zwiększy się o 8 tysięcy osób. Z czwartej trybuny będą korzystać nie tylko kibice. Projekt zakłada umiejscowienie w niej szatni wraz z przestrzenią do odnowy biologicznej. To jednak nie wszystko. Umiejscowienie Muzeum Sportu Zabrzańskiego, loży, Lóż, bo będzie ich więcej, ponad 10, o ile dobrze pamiętam, koło 15 czy 13. Będzie klub biznesu wraz z dużą restauracją. Będą biura
pomieszczenia biurowe i całe trzecie piętro będzie też przeznaczone na stanowiska dla mediów. Wybudowanie trybuny zachodniej i tym samym domknięcie bryły stadionu pochłonie prawie 46 milionów złotych. W niedzielę odbędzie się Silesia Maraton. To największa biegowa impreza w regionie ze startem przy, a metą na Stadionie Śląskim. Kilka tysięcy osób przebiegnie przez cztery miasta. Sportowym emocjom będą towarzyszyć utrudnienia w ruchu. Łukasz Kądziołka. Trwa odliczanie do rozpoczęcia największej imprezy biegowej w regionie. Na ten moment czekają tysiące biegaczy. Najbliższą niedzielę 1 października już po raz 15 odbędzie się Silesia Maraton. Zawodnicy będą rywalizowali na trzech dystansach: maratonu, półmaratonu i 50 km. Silesia Maraton to dla wielu biegaczy okazja do zmierzenia się z własnym wynikiem. Chcę wrócić na tą trasę, bo ma z nią swoje rozliczenia i chcę kolejny start już poprawić wynik na tej konkretnej trasie. Proponowaliśmy, nawet publicznie rozważaliśmy zmianę kierunku trasy, która byłaby troszeczkę łatwiejsza. Okazało się, że większość biegaczy chce utrzymania tej trasy, by porównywać swoje wyniki. Łącznie we wszystkich biegach weźmie udział prawie 7 tysięcy osób, czyli o 1000 więcej niż rok temu. Wśród osób na starcie stanie również dyrektor maratonu, który zmierzy się z królewskim dystansem. 40 lat po pierwszym starcie w maratonie, stąd dla mnie też duże przeżycie takie osobiste. Trasa będzie przebiegała od Stadionu Śląskiego do Stadionu Śląskiego przez Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Maraton rozpocznie się o godzinie 8, jednak utrudnienia zaczną się już wcześniej. Muszą się na nie przygotować m.in. osoby korzystające z komunikacji miejskiej. Zmiany tras zostaną wprowadzone dla około 70 linii autobusowych, a ponad 100 przystanków zostanie wyłączonych z obsługi. Tramwaje będą kursować bez większych przeszkód. Uruchomimy dwie specjalne linie autobusowe. One będą oznaczone symbolem S1 i S2 i będą umożliwiać przemieszczanie się po Katowicach pomiędzy Słoneczną Pętlą na Koszutce a dzielnicami, w których komunikacja miejska jest wyłączona. Chodzi tutaj m.in. o Bogucice, Józefowiec czy też o osiedle Kukuczki. Utrudnienia zakończą się około godziny 14, kiedy wszyscy uczestnicy powinni być już na mecie. Ulice będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Zbliża się 11. edycja konkursu dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. To wydarzenie skierowane do młodych artystów, którym ewentualny sukces w konkursie może otworzyć drogę do kariery. Zwycięzca otrzyma złotą batutę i 20 tysięcy euro. Karolina Komada. W międzynarodowym konkursie dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły jeszcze 39 roku życia. Nagrodą dla laureatów są nie tylko pieniądze. To, co najważniejsze, to nagrody w postaci koncertów. Mam ich aż 42. To jest niebywałe, że 42 koncerty czeka na laureatów. Nie tylko w Polsce, bo to 10 koncertów poza granicami Polski. Od Pragi przez Londyn, Cannes. W związku z tym to jest chyba to, co najważniejsze, bo od razu sięgają do najważniejszych sal koncertowych, do najlepszych orkiestr. Zakwalifikowanych zostało 50 dyrygentów z 23 państw. Wydarzenie rozpocznie się 17 listopada i zostanie otwarte koncertem inauguracyjnym. Pierwsze zmagania konkursowe rozpoczną się dzień później. W jury konkursu zasiądą nie tylko uznani dyrygenci, ale także menadżerowie artystyczni oraz dyrektorzy znaczących instytucji w Polsce. Będę oceniał każdego według znajomości partytury, techniki dyrygenckiej w szeroko pojętym jakby znaczeniu, komunikacji z zespołem oraz rozplanowania próby, bo są takie jakby podstawowe elementy do zarządzania, do komunikacji z zespołem. Natomiast ten piąty najważniejszy czynnik jest to, jaka następuje zmiana po pracy tego uczestnika z zespołem. W tym celu dyrygenci będą już oceniani podczas prób. Konkurs dyrygentów odbędzie się w dniach od 17 do 27 listopada. To wszystko, co przygotowaliśmy w piątek. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.